Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka Juliusza Grzeszczaka i później oddaję głos panu ministrowi. Szanowni państwo, wizyta pana ministra ma taki wymiar szczególny, bowiem tu na terenie Wielkopolski, w Strzałkowie, kiedy w marcu prezydent Rzeczpospolitej Polskiej spotykał się z rolnikami ogromadzonymi wokół spółdzielczości, bowiem ta miejscowość ma wszystkie rodzaje spółdzielczości, które mają tradycję blisko jednego wieku i ponad stuletnią, a więc Bank Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej, Spółdzielnia Mleczarska, Spółdzielnia Kółek Rolniczych. I za chwilę, po tym jak pan minister ogłosi tu właśnie na terenie Wielkopolski w Strzałkowie nowe zasady finansowania rolnictwa w perspektywie 2014-2020, to ma właśnie ten wymiar szczególny w Wielkopolsce w dobrze zorganizowanym rolnictwie. Te nowe zasady różnią się od tych, które do tej pory były kryterium, bowiem mają zróżnicowanie nie tylko obszarowe, ale również dofinansowują produkcję, zarówno produkcję roślinną, jak i zwierzęcą. Ale o szczegółach powie pan minister. Panie ministrze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Są dwa powody, dla których w Wielkopolsce ogłaszam nowy system dopłat bezpośrednich. Pierwszy to ten, że rolnicy wielkopolscy przede wszystkim są tradycyjnie nowocześni. Byli nowocześni ponad 150 lat temu, kiedy zakładali kółka rolnicze, kiedy zakładali ochotnicze straże pożarne, kiedy poprzez spółdzielczość przeciwstawiali się ówczesnym okupantom, ówczesnym zaborcom, z jednej strony niemieckiemu, z drugiej strony rosyjskiemu, bo przecież przez te ziemię przebiegała granica zaboru. Drugi powód to taki, że w roku 2012 negocjacje na temat nowego systemu wspólnej polityki rolnej, systemu płatności, systemu rozwoju obszarów wiejskich prowadził minister rolnictwa Stanisław Kalemba, pochodzący, mieszkający, żyjący właśnie na ziemi wielkopolskiej. Dzięki niemu, dzięki aktywnej współpracy z premierem Tuskiem mamy dzisiaj na wspólną politykę rolną ponad 42,5 miliarda euro. Oczywiście razem ze środkami polityki spójności, z tymi 5,2 miliarda, które będą wydane na inwestycje w obszarach wsi. Ale przypomnę, że 8 kwietnia złożyliśmy projekt programu rozwoju obszarów wiejskich do komisji, gdzie 13,5 miliarda euro wydamy na działania o charakterze głównie inwestycyjnym. Już tam zwróciłem uwagę bardzo mocno na to, żeby w ramach tego drugiego filara wspólnej polityki rolnej wspierać gospodarstwa aktywne, małe i średnie, tak żeby do tego grona 10% wysokotowarowych gospodarstw dołączyło jeszcze co najmniej 20%. I przypomnę, że w ramach tych 13,5 miliarda 2,8 miliarda są to środki na modernizację, następnie na rozwój małych gospodarstw, to jest nowe działanie, 750 milionów, na rolnictwo ekologiczne 700 milionów, na młodych rolników 600 milionów, wszystko podaję w euro. Na odnowę wsi miliard, na działania rolno-środowiskowe miliard euro i na program LIDER 750 milionów. To tylko niektóre elementy przypominające. Ale przypomnę, że jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, komisja pierwotnie dla Polski przewidziała pulę 21,2 miliarda euro. To właśnie dzięki ministrowi Kalembie i wtedy śmiałej decyzji komisja wyraziła zgodę na przesunięcie 25% środków z drugiego filara do pierwszego i dzięki temu w drugim filarze, w pierwszym filarze na płatności bezpośrednie mamy 23,7 miliarda euro. Gdybyśmy tego przesunięcia nie zrobili, to średnia dopłata na hektar wynosiłaby około 182 euro. Po tym przesunięciu średnia dopłata na hektar w nowej perspektywie finansowej będzie wynosiła 246 euro, a więc będzie zbliżona do średniej europejskiej, tak jak Polskie Stronnictwo Ludowe rolnikom w Polsce obiecało. Oczywiście nie wszyscy taką stawkę dostaną, dlatego że 25,3% całej koperty przesuwamy na wsparcie produkcyjne, przesyłamy dla młodych rolników, przesuwamy także na dodatkową płatność dla gospodarstw w przedziale 3-30 hektarów.
Stąd też podstawowa stawka będzie wynosiła 184 euro, natomiast dla hektarów od 3 do 30 ta płatność będzie o 41 euro większa, więc będzie to 225 euro. Dodatkowe płatności produkcyjne będą skierowane dla producentów bydła, owiec, kóz, dla producentów skrobi, buraków, owoców miękkich, lnu, konopi i chmielu. I tutaj stawki są oczywiście zróżnicowane. Dla przykładu, dla buraków i skrobi będzie to 400 euro do hektara, ale ważne działanie, które ma także charakter i produkcyjny, i proekologiczny, to wsparcie roślin wysokobiałkowych. To jest 2% koperty, rośliny motylkowate, gdzie dopłata będzie wynosiła około 326 euro do hektara. Ten nowy system dopłat bezpośrednich dzisiaj wysyłamy Komisji Europejskiej do konsultacji. Dzisiaj stosowne dokumenty w ministerstwie zostały już włożone do koperty i pojadą do Brukseli. Chcę powiedzieć, że w tym nowym systemie rzeczywiście te 25% przesunięte z drugiego do pierwszego filara w całości kierujemy na gospodarstwa produkcyjne i na gospodarstwa małe i średnie. Gospodarstwo produkcyjne, w założeniu, że tam jest jeszcze także młody rolnik, w przypadku uprawy roślin wysokobiałkowych, hodowli bydła, może uzyskać dopłatę do hektara nawet powyżej 650 euro. W przypadku, kiedy do tej produkcji roślin wysokobiałkowych dołączone jeszcze będą rośliny skrobiowe czy buraki, a więc ziemniaki i buraki, wówczas ten młody rolnik będzie mógł uzyskać płatność zdecydowanie powyżej 700 euro na hektar. Podkreślam jeszcze raz. Towarowe, produkcyjne, wytwarzające na rynek gospodarstwa w tej nowej perspektywie są preferowane. W tej nowej perspektywie także wprowadzamy pewne ograniczenia, jeśli chodzi o płatności ekologiczne, rolno-środowiskowe, czy płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Tam wprowadzamy degresję. Do 50 hektarów 100% płatności, do 100 hektarów 50, do 150 25. Powyżej 150 dodatkowe płatności się nie należą. Także podjąłem decyzję o zastosowaniu redukcji. A więc dla gospodarstw, które otrzymają płatność łączną w granicach 335 tysięcy euro, płatność na tym poziomie ustaje. A więc te gospodarstwa, w których jest wysoka produkcja, wysoka towarowość i powierzchnia w granicach 5 i wyżej tysięcy hektarów, już tej dodatkowej płatności nie otrzymają. Chcę powiedzieć, że z tego tytułu, z pierwszego filara z płatności bezpośrednich do rozwoju obszarów wiejskich wraca około 120 milionów euro. Te 120 milionów euro przeznaczę w głównej mierze na inwestycje, na rozwój małych i średnich gospodarstw, na wsparcie także młodego rolnika.